Witam was wszystkich bardzo serdecznie na live'ie z The Evil Within DLC. Kotek mi tu miauczy. Nie no, kotek mi przerwał moje przywitanie, no dramat. Dlatego nie lubię kotów, słuchajcie. Wolę pieski. Witam was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Cześć Krzysztof, siemka. Kontynuujemy sobie naszą przygodę w DLC. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj ukończyć to DLC. Mam nadzieję, że tak. Może nawet zaczniemy to kolejne, bo są dwa DLC z Kidman. No i jak nam się to uda ukończyć, to weźmiemy się za kolejną serię na live'ach, a zapowiada się, że kolejną serią na live'ach będzie Hogwarts Legacy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tu w ogóle coś się świeci, czy ja to ostatnio czytałem? Ruben nie ma pojęcia, co zrobił. It's not surprising that he doesn't care either. He was never motivated by fear of Mobius. The stem prototype works, but only when connected to Ruben. I've checked the details and he customized the whole system to only operate with his own brainwave pattern. I left him alone with the device for far too long. Nie pamiętam, słuchajcie, czy ja to pokazywałem, czy nie. Lecimy przed siebie. Już nie pamiętam tego sterowania do końca. Już teraz sam nie ogarniam, czy my stąd przyszliśmy w ogóle. Aha, dobra, czyli ja pewnie muszę tutaj skręcić. Tak mi się wydaje. No i tutaj wychodzimy na zewnątrz. Czy to będzie ten moment, kiedy my z Leslie'm do tego kościoła chcieliśmy się dostać? No słychać dzwony, to jest chyba to miejsce, to cmentarzysko. I tu były te takie trole pieprzone. Dzwon przyciąga ich, no spoko, dobrze wiedzieć, będzie trzeba to wykorzystać. Będzie to trzeba wykorzystać. Dobra, one na razie sobie polazły, więc jestem w miarę bezpieczny. F-ką się otwierało? Jak to się otwierało? Spacją chyba. Dobra, spacją. Gdzie jest ten dzwon? Jest Leslie. Tylko zanim my się do niego dostaniemy, to trochę potrwa na bank. No spoko, no mam nadzieję, że to nie jest czasówka. Tutaj czasówek raczej chyba nie było. O mój Boże, tam se żrą. A gdzie jest ten dzwon? Jego gdzieś mogę wykorzystać? Ja nie przejdę obok nich, póki oni tu sobie żrą. Chyba, że da się tutaj dookoła jakoś przejść. Tu jest coś, zobaczcie. Czy to będzie przejście? No. Dobra, mamy to. Mamy to. Jezus Maryja! No i sztos. Czy to jest ten taki chodzący? A jak on mi wybuchnie, mi na ryju, to będzie dramat. Nie wiem, gdzie mam tym rzucić. Czy on tu dookoła lata? Nie. Poczekajcie, ja muszę zobaczyć, jak on łazi. Jakoś tak z dupy. Tutaj jest coś? Nie, no muszę tam iść. Ale nie w tym kierunku. O, dobra, super. Przeskocz to. Da się? Nie da się. No to ja nie ogarniam, co ja mam tam zrobić. Cześć, Kalisia, siemka. Nie ogarniam w takim razie. I zmarnowałem butelkę, więc to jest jeszcze większy dramat. No tędy to na bank. W idealnym momencie, Kalisia, przyszłaś, kuźwa. Cześć, Mrs. Foxy, siemka. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki live'ik w sumie nieplanowany, ale akurat mam chwilę czasu, więc sobie pogramy. Więc zakładam, że godzina 16 w sobotę, ludzie mają co robić, więc dzisiaj na pewno kameralne towarzystwo, ale cieszę się, że wpadliście. Nie wiem, słuchajcie, jak ja mam to przejść. Tu nie przejdę, no nawet nie ma ob... No, już ten mnie wyhaczył. Tu się zapadam. Kościół. No, sztos.
O! Dobra, zginął. No ale tamte mnie teraz dopadną. No zeżrą mnie, one są za mną. O matko, niezłe wejście. Dobra, nie zeżarły mnie dziwnym trafem. No i tu łazi ten. No i co mi z tego? Jak ja wiedziałam, kiedy przyjść, hihi. Tu jest niby... Chyba, że to się da jakoś przeskoczyć. Albo ona... Dobra, może z kopa muszę to drewniane coś pieprznąć. Czekajcie, rzućmy mu to tam. Pieprzniesz to? Dobra. Szybko. I tu kucaj mi. Dobra, poszło jakoś. Słyszę gdzieś zombiaki, ale nie wiem do końca, gdzie one są. Aha, tu jest. O nie. Dostałem osiągnięcie. Nie wiem nawet za co, ale coś się wydarzyło ewidentnie. No i czemu tu lezie? Rozumiem, że ja nie mam nic, żeby go zaatakować. Przejdziemy szybko, przejdziemy może. Otworzysz to? No ale nie skopa tej pindo! Boże, normalnie trzeba było po cichutku. Tam jest dzwon. Super, tylko że tu idzie koleś. Jak ja mam się do tego dzwonu dostać? O, to jest pytanie. No tu na pewno nie. Idź. Nie, tu też nie przejdę. Nie wiem, jak do tego dzwonu się dostać, słuchajcie. Jest dramat. No, wyhaczył mnie, ale bardziej się nie skitram. No dobra, skitram się jednak. No, on tu idzie. Tu jest ten dzwon, ale jak ja niby miałem ich tutaj pominąć? No, ona się jeszcze zmęczyła. To jest ślepy zaułek, czy nie? Drabina jakaś, właśnie. Jezu, jaka ona jest wolna, słuchajcie, to jest dramat. I tu jest ten dzwon, dobra. No ale co mi z tego, jak one mi tu włażą? No, dryndnij se. Jakie jaja! No ale raz by wystarczyło! Dajcie spokój z tą grą w ogóle. Jak to za co osiągnięcie? Za śmierć w ciągu 5 sekund. Ja pierdzielę, ja nie wiem, jak ja mam obok nich się tam przekraść, skoro ich jest aż tylu. No zobaczcie, jaka dramatyczna golonka. Ich jest tam w ciul. No i tam jest ten dzwon, ja już znam drogę do dzwonu, ale zobaczcie, ile ich tu jest. Dobra, niech ten sobie tutaj przejdzie najpierw. Tu można jednego w sumie spieprzyć do tego rowka. A on nie chce teraz tu iść, szmaciarz. No w sumie tamtych dwóch to w ogóle się nie interesuje tą stroną. Nie wiem, jak to zrobić, słuchajcie. No na pochybel to w ogóle chyba nie ma sensu. Ale jak to kurna zrobić? Jest tu jakaś butelka, cokolwiek, że rzucę. Mogę ich ewentualnie tutaj zawołać. To jak to było? To było tak, zwab wroga. Ale tylko ten jeden przylazł. A nie, idzie i tamta. Chociaż tak. No niekoniecznie ona idzie chyba. Kurna, no serio! Nie. Tu jest jeszcze jeden zombiak. Właśnie. Może mnie zgubią, słuchajcie. Kucaj.
pewno włażą tu. A czy ja mogę zeskoczyć gdzieś? Ja bym chciał zeskoczyć tu. A tu jest drabina. Kurna. Ja pierdziele, ich jest tu za dużo, słuchajcie. To jest tragedia. A tamte odeszły od tej bramy? Nie odeszły. Ja muszę w ten dzwon pieprzyć. A czemu taka muzyka niby? Przecież nic mi tu się nie dzieje. Hello. One są teraz tam na górze, ale ja muszę w ten dzwon pieprzyć. Ja pierdziele. Zaś teraz tu będzie jakiś, tak? Tam jest jeden przy dzwonie, prawda? Właź, 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 właź szybciej. Kurna! Nie ma sensu. One tamte biegną z tej bramy, ale co mi z tego, że biegną? To jest siekierka. Tu jest siekierka. Podnieś to. Czy tamte polazły? Nie, 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 kucaj, 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 kucaj. Jezu, biegnij. Leslie, it's all right. Czy ty możesz to otworzyć? Safe. It's safe now? Nie, a pierdź, jakby one mnie goniły, to by był dramat. Dobra, jest cutscenka, przeszliśmy to, ale był dramat. Szybciej! On tu jest. Mhm. No to było idealne, pociągnęła za sznurek, akurat dostała w łeb i zaliczyła dzwona. No bo ogólnie ona tym sznurem trzy razy ostatnio ciągała, a teraz wystarczyło raz. Dobra, idziemy do tego kościółka, który był w oryginale. Ale jeszcze kawałek do niego mamy. I tam, pamiętacie, było takie bydle, które zaatakowało Sebastiana. Mam nadzieję, że my nie będziemy mieli z tym czymś do czynienia tutaj, grając Kidman. Tym bardziej, że ona nie ma czym się bronić. Okej. Okay. Już myślałem, że na niego się to zawaliło. Jezu, jeszcze jaki chami prostak mnie wyprzedził. Panie przodem, hello! A mogłabyś zapalić latarkę, dziołcha? Bo jakoś tak coś ci nie idzie. Trzyma tą latarkę, a w ogóle nią nie świeci, no. Oho. Oho. Rubik. O, teraz zapaliła. Chłopczyku, nic ci nie jest? Safe. Okej, mieliśmy już taką zagadkę, nie? Jak to było? Tak, 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 tak. Od tego najbardziej zakrwawionego przycisku do tego najmniej zakrwawionego. Mamy kolejny fragment listu. A jak my stoimy z tamtymi? Jezus Maria, jakoś tu był ten ekwipunek, już nie pamiętam. A tak się włącza w ogóle dodatkową tą latarkę, tak? Czy co? Nie wiem, co chodzi. Jak się włącza ekwipunek, ja bym chciał wiedzieć. V? Kurde. Ej, no nie wiem, jak się włącza ten ekwipunek. Tutaj? Archiwum? A, dobra, tu. Nie, ale to są...
A, i tu teraz tab klikam i tu mamy te list. Ja pierdziele, pominęliśmy jeden w takim razie, skoro mamy ósmy. A daj ta spokój do dupy, już to jest wszystko. No, pominęliśmy jeden, ale shit. Ale shit. No cóż, no gram w to na ślepo, nie? Ale pff, tak dobrze żarło, słuchajcie. Tak dobrze żarło i zdechło. No nic nie poradzę. Tutaj mamy autozapisy. No plus moje zapisy, ale ja nie wiem, w którym momencie to pominąłem. Pewnie na tym cmentarzu gdzieś tam. Jak uciekałem przed tymi bebokami, przy tym dzwonie może gdzieś. Nie mam pojęcia. Dobra, tu jest droga prosto do kościółka, a tu nic nie ma. A Leslie idzie, idzie. No zaraz coś się wydarzy. Tam przy tym kościołem była akcja penetracja. A na razie cisza, spokój. Może jeszcze będzie ten siódmy list. Znaczy siódmy skrawek, ale no nie wydaje mi się, słuchajcie, skoro już ósmy znaleźliśmy, nie? Cześć, Shanix, siemka! Cóż my tu mamy? Ale za to zdobyłem ścieżkę muzyczną, słuchajcie. Mogłem to pominąć, a jednak się udało. Dobra, i lecimy teraz tędy. Już widzę to, to będzie jakaś pseudo-arena. A, nie da się tutaj wejść. Czy to będzie jakaś zagadka? Widzicie te posągi tu? O, tu jest coś. Miałam 5 lat, gdy nadeszła plaga i zabiła nasze bydło. Wielu odebrało sobie życie. Miałam 7 lat, gdy matka wstąpiła do kościoła. Ich symbol został wyryty w jej umyśle. Miałam 14 lat, gdy odeszłam, zostawiając jedynie list. Napisałam, że idę do nieba. No ewidentnie, zobaczcie, 3 brakuje. To jest zagadka do tego. 14 lat, 5 i 7. A gdzie mam znaleźć te... Okej. Okay. No, tu widzę ten symbol. No, szybko. Dobrze. Tam już w ogóle... A nie, to myślimy, że zombiak zeskoczył, a to Leslie. Widzę, że tu jest przejście. Otwieraj to. Ale ten ryk był niepokojący. Będziemy tutaj szukać tych statuetek, rozumiem, nie? Dobra, zanim tam pójdziemy, chciałbym tutaj zobaczyć... O, mamy pierwszą. Będzie trzeba dopasować. Ta figurka ma szeroko rozłożone skrzydła i pokazuje prawdziwy wizerunek posągu z targu. Ma szeroko rozłożone skrzydła, tam było coś napisane, że... Pierdziele. Tam ona napisała, że poszła do nieba, nie? No to może to symbolizować, te skrzydła. Jak anioł. Widzicie te drzwi? Ta ma jakby takie rogi demona. Krowią czaszkę zamiast głowy. Podobna postać pojawiła się w koszmarach Kidman. To zły omen. A, i mam od razu trzecią. When I knew I could survive on my own, I left and told myself I would never come back. Tutaj nie wejdę, nie? Nie. Wyskoczy mi tu coś? Na ryj teraz? Ja pierd... Otwieraj to, znaczy tu. Czy ja się wróciłem do początku? Tak. Tam była dźwignia, ale ja nie chciałem tego otwierać, słuchajcie. Może ten drugi list, którym ci brakuje, jest dalszy ciąg zagadki. Bo tu chyba były dwie cyfry, tak?
Co? W sensie nie no, trzymamy tutaj do ułożenia. Teraz jeszcze muszę... Miałam 5 lat, gdy naszła plaga i zabiła nasze bydło. Czyli tu będzie, przy piątce będzie ta krowia głowa. Potem 7 lat, kiedy matka wstąpiła do kostioła i 14, kiedy odeszłam, zostawiając jedynie list. Dobra, ja bym chciał tu coś ułożyć. 5 lat, kiedy... czyli to. To bydło. Potem 7, kiedy jej matka trafiła do kostioła, czyli ten krucyfiks. A tam, kiedy poszła do nieba, tak? 14, z tymi skrzydłami. No nie wiem, czy to tak ma być. Otworzy się. Dziękuję, jestem super. No nie wiem, czy tam będzie bezpieczniej, bo nie wygląda na to. Naprawdę nie wygląda na to. Jeszcze nie mogę biegać. Punkt kontrolny. Sztos. I ja pierdykam. Tam jest otwarte, nie? Więc tylko muszę go uniknąć jakoś, żeby mnie nie wyhaczył. Jezu, jaka muza. Jaka muza. No szmaciarz, no. Nie ruszy się teraz. Biegniemy, słuchajcie, czy nie? Dajesz, 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 dajesz! Co tu się wydarzyło? On mnie chwycił przez ten? Dajcie spokój, ja już byłem po drugiej stronie! Tej kratki, hello! Gówno, jakich mało. Ej, no hello, to było głupie. Twoja mina, jak cię złapał. No kurde, już byłem za tą kratką. On się nie powinien tam zmieścić, jest za gruby. No ale jak ja mam to inaczej zrobić? Bo on nie będzie tak samo, znowu se tu stanie i pójdzie na lewo. No muszę wtedy się przekraść za jego plecami. Ale jaki on jest szybki, dziad. Idziemy od razu, nie czekam. No i gdzie on teraz pójdzie? Dobra, ciul. Kurde, ja nawet nie wiedziałem, że on mnie goni, bo muzyka się nie włączyła. Jezu, ja tego, słuchajcie, nie przejdę. Ja tego po prostu nie przejdę, mam dość. Jakie to było głupie. Nie sądziłem, że on mnie goni, bo nie było muzyki, a zawsze tu jest muzyka, jak mnie zobaczy. Wiesz, podobno jak łeb przejdzie, to już potem pójdzie jak u kota. U mężczyzn jest tak z obręczą barkową podobno. Może nie znam się. Dobra, trzeci raz sobie to i teraz biegnę na pokój. No nie, no teraz mnie zobaczył od razu, znowu zginę. No a teraz się nagle cutscenka włączyła, jakie gówno. Se możesz. Co najwyżej, wiesz, iść stąd, bo się nie zmieścisz w tą dziurkę. Dobra, idziemy stąd, Leslie, chodź. Powinniśmy ruszać, dokładnie, chodź. To jest nasz cel.
ten kościółek. Już tam nie pamiętam, co się działo, jak z Sebastianem weszliśmy, ale chyba Sebastian ostatecznie, jak wszedł do kościoła, to nie spotkał Kidman tam. Ciekawe, czy nie będzie cię gonił. Otwieraj. Mamy cutscenkę. Przez tą dziurę przechodził potem Sebastian w tej bramie, nie? W tej oryginalnej fabule. I'm here. Nothing is going to get you. You have to stay with me. There's no other way. He's here! Ruvik. No, tak myślałem. Ruvik, what do you want with me? You. I'm just making sure you're doing your job. Just like me, I doubt they want damaged goods. Back up! He's coming with me! Oh, I hope so. I needn't remind you the consequences for failure. Your people aren't the only ones counting on this boy. Żona mój... A skąd ona tą broń wytrzasnęła w ogóle, jak ja byłem bezbronny? As do I. We're all their pawns, eventual victims. They killed me. They ripped me apart and took what they needed. I will destroy what they wish to control. Ma broń z poprzedniego live. A może i tak, ona jej nie zgubiła. Tylko ona nie ma amunicji do niej, nie? Bo się wystrzelaliśmy tam wtedy. Więc i tak to, że celuje, to i tak mu nic nie zrobi. Boże. Sense a conflict of interest. Just what was your mission exactly? Do you think they're all prying eyes can't see in here? They've been watching you, kid. What are you doing, kid? You are to bring the boy back to us. To ten jej pracodawca. Szefuncia. No wiesz, na poprzednich live'ach już ustaliliśmy, skąd takie rzeczy wyciąga. No tak. Czy to będzie jakiś boss finałowy? In a position to make decisions like this. This is not acceptable behavior. You will bring us back that boy. Na grubo. Cześć, Aleksa, siemka. Run all you want, kid. You can't escape. Creepy to jest, pamiętam. Ale cycem zaświeciła chociaż. Ha! Boże, nie mówcie, że będzie ucieczka. I ja wale. Patrzcie, a jak w grze normalnie próbuje nią sprintować, to ona 5 sekund biega i potem już ma... już jest zmęczona. Teraz napierdziela tym sprintem non-stop. O mój Boże. Uciekaj! No! Stop! Get away from me! Nie oglądaj się za siebie, tylko biegnij! Boże święty! Tam były te łapy z prawej strony, nie? Masakra, jaka akcja! No, chyba jest tam wyjście jakieś. Nie wiem, w którą stronę, a to jest cutscenka, dobra. Spadaj! Nic nie widzę w ogóle, co przed nią jest. Jezus! Widzieliście tą łapę? Wypieprzaj! Come back.
Ta kamera przeklęta. Bo to adrenalina działa i desperacja, jaki refleks. Nie zginąłem tutaj. Koniec? Pierwszego DLC. Rozumiem, koniec. To przed nami jeszcze drugie zostanie. Wow. Having all of you in one place will provide us with opportunities. I can't trust you. Not like this. No. She's coming with us. She's my responsibility. Look, Seb, we need to talk. You're getting out of control. Finally, with this machine, I can go back. We can continue the experiments. There are some things here that are to remain in the dark. Beacon. I just hope I can get there before he does. A little hasty with that gun, kid. What is it you plan on doing? What I have to do. I ona się zbuntuje przeciwko temu Mobiusowi. Okej, okay, udało nam się. Kolejne osiągnięcie. Premia ukończenia. Nowa gra plus jest teraz dostępna. Powiem wam, nie powiem co przeczytałem. Zamiast kurajami, nie powiem wam co przeczytałem, ale to było bardzo niecenzuralne słowo. Możesz teraz wybrać tryb kurajami w trakcie wyboru nowej gry. Okej. Okay. Całkowity czas, 2-3 godziny. Liczba zgonów 11. Dramat. Zapamiętajcie tą liczbę. Mam nadzieję, że drugie DLC przejdziemy z mniejszą ilością zgonów. Tak z innej beczki słuchałam teraz ciekawej historii, zaraz mogę opowiedzieć. Szybko poszło 30 minut, najkrótszy live ever. Nie no, spokojnie, jeszcze nie koniec. Do której live? No, tak do 18, 18.30. To samo przeczytałeś, co ja. Przez chwilę swoim oczom nie wierzyłem, ale potem nie, no tam jednak co innego jest napisane. Dobra, mamy ogarnięte pierwsze DLC. No i teraz, słuchajcie, bierzemy się za to drugie.